Siemanko YouTube, z tej strony Kura Workout i lecimy z daily vlogiem. Pytałem was na Instagramie na temat czego chcecie filmik, no i najwięcej osób właśnie pisało, że chce filmik na temat mojego takiego dnia codziennego i ogólnie okresu masowego, bo jak wiecie lub nie wiecie, od 2 tygodni jestem na masie i ogólnie najbliższe miesiące to właśnie będzie budowanie masy mięśniowej u mnie, więc też przedstawię wam jaki mam na to plan, jak to będzie wyglądało mniej więcej, ile kalorii spożywam teraz, ile będę spożywał później. Trochę dzisiaj nam się z Kingą pospało, nie ukrywam, bo jest godzina po 12, o 12 dopiero wstaliśmy. 4 razy chyba budzik przestawiałem, bo byłem bardzo zmęczony akurat wczoraj, więc dzisiejszy dzień pod kątem zjedzonych kalorii, tych, które powinienem zjeść w okresie masowym, będzie na pewno trudny, bo jak się wstaje później, no to też się ma mniej czasu na zjedzenie tych wszystkich kalorii, no ale myślę, że damy radę. Wody zbrodni z wczoraj. Siemanko, to co ostatnio najczęściej wlatuje, jeżeli chodzi o śniadanie wytrawne, czyli szakszuka, pomidory dajemy na patelnię, podsmażamy sobie je i na to potem wbijamy jajka i tak jak jajka sadzone pod przykryciem sobie robimy i do tego tościk, bułka w toster jest naprawdę petardek. Dla mnie ostatnio śniadanie przez kilka miesięcy najlepsze. Ja używam takich pomidorków, to są pomidory z Biedronki, one są od razu jak widzicie krojone, więc nic nie musicie robić, pół takiego opakowania na jedną szakszukę daję i zazwyczaj robię z 5 jajek, 4 jajek w zależności, no teraz bardziej z 5, jak jestem w okresie masowym, ja jem 3,5, 4 jajka, Kinga 1,5, 1. No i też będę już dzisiaj we vlogu, bo ostatnio tego nie robiłem i dużo było komentarzy na temat liczenia kalorii, liczenia makro każdego posiłku, więc teraz, żeby było dla was też lepiej, fajniej, ciekawiej, no to będę liczył na aplikacji FitAtu, bo sam osobiście z niej korzystam i będziecie mieli podgląd na każdy posiłek, ile miał kalorii, jakie miał makroskładniki i też pod koniec dnia pokażę wam ogólnie takie zestawienie tego dnia, ile tych kalorii zjadłem, chociaż no dzisiaj, tak jak wspominałem, będzie trudniej, bo wstałem później, ale jakoś nadrobimy, trochę częściej posiłki będę starał się jeść i mam nadzieję, że będzie dobrze. Na razie, jeżeli chodzi o masę, no to wiadomo, że to jest początek, więc trudno nie jest, zobaczymy później, jak będziemy wchodzić na trochę większe kilogramy. Teraz sobie przykrywamy i czekamy. No i dobra, sprawdzamy wagę. Z rana nadszedł bez jedzenia niczego. 75,7. Start był z 73 kg, więc mamy 2,5 kg do przodu. A minęło 2 tygodnie, leciutko ponad 2 tygodnie, myślę, że z 16 dni, ale wiadomo, że na początku ta masa zawsze będzie szła szybciej, bo jest ten skok kalorii, no i dodatkowo glikogen też się nabija, więc człowiek się robi taki pełniejszy. Zarzuciłem też kreatynę, więc to też mogło mieć taki lekki wpływ. No i zobaczymy dalej, jak będzie szło. Mam nadzieję, że te 85 kg dobijemy, ale będzie ciężko na pewno, ale zobaczymy. Jestem dobry myśli. Jeszcze na razie wszystko widać, bo po 2 kg wiadomo, że to jest nic, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. No, na razie zauważyłem, że klatka trochę urosła, też dużo osób mi napisało na Instagramie, że klatka urosła i faktycznie trochę już urosła, bo troszeczkę ją cisnę bardziej teraz. No i nogi też cisnę, więc teraz priorytety są dwa, właśnie klata i nogi. No i w tym okresie masowym właśnie te dwie rzeczy chcę poprawić najbardziej. Jeżeli chodzi o łapy, jeżeli chodzi o plecy, na nich się za bardzo nie skupiam. Bardzo duży po prostu nacisk kładę na to i na nogi i zobaczymy, czy da to dobre rezultaty. Bułeczki dzisiaj jakieś takie zwyczajne, nie wiem co to są za bułki w sumie. Z Biedronki. 76 gramów bułeczki, więc już mogę sobie do aplikacji dać. Na bułeczki daję sobie ostatnio taki sos aioli, niedużo, ale trochę dla smaku, bo to jest dosyć mocny sos, intensywny, dosyć czosnkowy, więc ogólnie w Biedronce możecie chyba sobie taki zakupić, jak dobrze pamiętam. No i sprawdzić sobie, jak smakuje, naprawdę jest bardzo dobry, tym bardziej do tego cuda. Ja zabieram się za szameczkę, no i za chwilę wam przedstawię, jak ten posiłek kalorycznie wyglądał. Jeżeli chodzi o tą aplikację FitAtu, nie jest to sponsorowana reklama jakaś tej aplikacji, tylko po prostu sam z niej korzystam, dlatego też polecam, bo naprawdę warto się nią zainteresować, jeżeli komuś naprawdę zależy na rzetelnej ocenie swojej kaloryki podczas dnia. Wchodzimy sobie w śniadanie, tutaj plusik, mamy dodać produkt, no ta bułka to możemy ją nazwać, że to była ciabata. Klikamy sobie ją i tutaj mamy gramy i wpisujemy, tam było 76, więc daje nam to 202 kalorie, dodajemy. No już mamy tutaj podliczone ile białka, ile tłuszczy, ile węgli i robimy tak z resztą rzeczy. Na przykład ja miałem tutaj 4 jajka, więc wpisuję sobie jaja kurze i wybieram sobie 4 sztuki. Dodaję sobie, już mamy w tej chwili 516 kalorii, że miał posiłek.
Tu był jeszcze olej, 6 gram, czyli jakaś jedna łyżeczka. No, dajmy na to, żeby było 4 gramy w takiej porcji. Więc mamy 36 kalorii i dodajemy jeszcze do tego, niech będzie majonez, ten sos aioli. Mógłbym go zeskanować tak naprawdę i w sumie wam pokażę, jak to wygląda ze skanem. Jaka spoko opcja. Dajemy sobie tutaj tą opcję skanu. Już nam zeskanowało. Wybieramy sobie sos aioli Biedronka, czyli miałem rację, w Biedronce sobie go kupicie. No i dajmy na to, że 5 gram sobie go dodałem. No nawet nie całe, niech będzie 4 gramy. 27 kalorii i już mamy całe śniadanie, które miało 580 kalorii, 34 gramów białka, 31 gramów tłuszczy i 41 gramów węgli. A tu już czeka ryż na posiłek potreningowy, potem po treningu zobaczycie, co z tego będzie. Sztuczna, ale ładna. Koszuleczki to jest jeden ze wzorów, które wleciały i on podoba mi się najbardziej, jest sztos. Pamiątka z moich urodzin, piniata dostała w łeb i zdobycz jest na kaktusie. No i godzinka, mniej więcej po śniadaniu wlatuje shake, kompleks, olimp. Ja sobie tutaj zeskanowałem też, bo tutaj jest też kod kreskowy na tym opakowaniu. No i jak widzicie na Fitatu też oczywiście to jest. Ja sobie wziąłem, zjadłem ponad miarkę, więc około 50 gram i sobie dodaję. I przypominam, że na kod KURA na sklepie olimpsport.com, link w opisie, macie do sklepu Olimp, macie minus 10% na wszystkie suplementy, czy to białka, czy to kreatyny, czy to witaminy, wszyściutko. Jeżeli chodzi o suplementy inne, no to witaminy, minerały, ZMA wlatuje po śniadaniu od Olimpu D3K2 i wlatuje też Thermospeed Hardcore. Jedna kapsułka, nie ma to jakoś dużo kofeiny, więc jest taka dosyć lekkie pobudzenie, tak jak po jednej kawie. Ja kaw nie piję, więc stosuję sobie takiego Thermospeeda. Jeden po śniadaniu, żeby się pobudzić na cały dzień i drugi przed treningiem około 30 minut. No i obiadek, mamy tutaj 260 gram indyka pieczone, mięso mielone pieczone w piekarniku, do tego 270 gram ziemniaczków gotowanych i mamy sałatkę z jogurtem naturalnym. Tutaj ogólnie zazwyczaj warzyw nie wliczam, jeżeli chodzi o Fitatu, ale dodałem sobie jedną łyżkę jogurtu naturalnego, bo mniej więcej tyle tutaj jest w tej sałatce, w tej porcji. No i ogólnie zazwyczaj robię 1,5-2 godziny po posiłku, w zależności jaki ten obiad jest, jak bardzo tłusty, jak bardzo siedzi mi na żołądku, trening i tak polecam wam robić, czyli te 1,5 godziny minimum. Jeżeli jest tłusty obiad, jakiś większy posiłek, no to 2 godziny warto odpocząć, tak żebyście faktycznie czuli się lekko na treningu. Ale dzisiaj repertuar będzie troszeczkę inny z tego względu, że Kinga z sąsiadką idą robić trening, zajmują mi garaż, więc ja sobie poczekam i zrobię sobie trening po nich. I pewnie do tego czasu zjem sobie jeszcze jakąś małą przekąskę, żeby nie być głodnym, bo tak to bym musiał czekać pewnie ponad 2 godziny, a wtedy głód może się już tutaj gdzieś tam pojawić, dlatego ja na głodzie też nie lubię trenować, muszę zacząć trenować jeszcze przed rozpoczęciem tego ssania, gdzie już chcę się jeść, ale na takim fajnym żołądku, dosyć już wyciszonym, można powiedzieć pustym, i wtedy trening naprawdę wchodzi petarda. Także ja zabieram się za jedzenie i prawdopodobnie widzimy się na treningu klaty w garażu. I podsumowanie tego obiadu to jest 670 kalorii, taka porcja, którą ja tutaj mam, jeszcze nie zjadłem, dopiero połowa, więc za chwilę kończę. 50 gram białka, czyli sporo ogólnie, 26 gramów tłuszczu i 60 gramów węglowodanów. Między innymi właśnie taki posiłek znajdziecie w moich e-bookach żywieniowych na kurasport.pl, więc wbijajcie, wybierajcie swoją kalorykę i ciśnijcie z formą. Tak z ciekawostki zarzucę temat jeszcze taki, że zakupiłem sobie ostatnio taką opaskę. Jest to opaska Xiaomi Mi Band 5, czyli chyba najnowszy model z tych takich małych opasek Xiaomi. Ogólnie bardzo dużo pozytywnych opinii, bardzo dużo osób w ogóle kupuje te opaski, nosi te opaski z tego co widzę. Dlatego też postanowiłem to sobie zakupić, posprawdzać. Mam troszeczkę lepszy, dokładniejszy zegarek, który lepiej liczy te wszystkie kalorie i tak dalej, ale to jest bardzo fajne, bo jest poręczne, leciutkie, nie przeszkadza w ćwiczeniach typu handstand, typu wyciskanie na klatę, bo ta tarcza nie wbija mi się gdzieś tam w dłoń, więc postanowiłem właśnie sobie kupić coś takiego małego i nie jest to sponsorowane, znowu tak samo jak i Fitatu nie było sponsorowane. Fitatu polecam, bo już sprawdziłem, więc ogólnie możecie korzystać i zachęcam do korzystania, bo wtedy łatwiej na pewno trzymać tą kalorykę, tą formę. A jeżeli chodzi o zegarek, no nie wypowiem się, bo dzisiaj dopiero kupiłem, ale testuję, ale jeżeli wy macie coś do powiedzenia na temat tego zegarka, jakieś ciekawostki lub co jest fajne, co jest złe, waszym zdaniem, no to dajcie znać w komentarzu. Na pewno nie wymagam od tego 100% dokładności, jeżeli chodzi o kalorie i tego typu rzeczy, ale jakiś tam pogląd, dajmy na to 70-80% dokładności do faktycznego stanu zawsze jest.
a nie przeszkadza, bo jest to na dłoni, nie trzeba jakoś chyba często tego ładować, bo bateria chyba trzyma długo, więc będę testował i będę dawał znać na story i w kolejnych filmach YouTube. No i witam Was w moim garażu, tutaj będzie zaraz leciał dobry trening klaty. Dziewczyny już skończyły, dlatego teraz ja sobie wjechałem, tak jak wspominałem, po obiedzie. Miałem 3 godziny mniej więcej czasu do swojego treningu, czyli do tego momentu. To był troszeczkę za długi czas, jeżeli chodzi o odpoczynek po posiłku dla mnie. Odczuwałbym już jakiś tam głód na początku treningu, co byłoby dla mnie dyskomfortem. Dlatego ja sobie zjadłem jeszcze banana, około 40-50 minut przed samym treningiem, takiego średniego. No i co, dzisiaj wjeżdżamy w klatę. I odpalę sobie na tym nowym smartwatchu trening, jak go oczywiście znajdę. Workout. Tylko chyba nie ma tutaj, wcześniej jak patrzyłem, treningu typowo siłowego, ale wezmę sobie, zaznaczę trening freestyle. No i mamy odliczanie i lecimy z tematem. Taką grzałeczkę. Ona jest wystarczająca, powiem Wam, żeby utrzymać te 18-19 stopni właśnie w garażu, czyli idealną dla mnie temperaturę do treningów. No i tutaj woda, cisowionka jak zwykle. Wierny jestem, oczywiście ugrzeję się. Seryjka rozgrzewkowa dalej 70. No i myślę, że dzisiaj treningowo zrobię sobie kilka serii 90, a następnie kilka serii 80. Zobaczymy, jak będzie szło, na ile powtórzeń i jak to będzie z płynnością, czasem odpoczynków. Będę starał się oczywiście teraz z każdym treningiem gdzieś tam zwiększać ciężar, próbować zwiększać ciężar, ewentualnie jeżeli nie ciężar, to liczbę powtórzeń, tak żeby ciągle to ciało miało troszeczkę większe wyzwania na treningu, bo chodzi w treningu hipertroficznym, w treningu siłowym też, żeby po prostu swoje ciało poddawać na większe obciążenia, większą liczbę powtórzeń, na większą trudność, żeby był progres w muskulaturze czy w sile. Kupiłem sobie też hantelki. Hantelki po to, żeby robić wyciskanie hantelkami, żeby rozciągać jeszcze bardziej klatkę. I też próbuję sobie robić rozpiętki. Oczywiście dopiero zaczynam z tymi ćwiczeniami, więc na pewno technicznie gdzieś tam braki są, ale faktycznie czuję, że bardzo fajne ćwiczenia, tym bardziej u mnie, gdzie ta klatka zawsze była zamknięta. Bardzo fajne ćwiczenie na rozciągnięcie tej klatki, co za tym idzie. Wizualnie też ona będzie wyglądała sporo lepiej. Samo rozciągnięcie da naprawdę dużo. Nie chodzi już nawet o rozrost mięśnia, ale rozciągnięcie go. No i teraz 90. Nie robiłem jakiś czas 90, w sumie ostatnią 80 serię, ale tak jak mówiłem, staram się zwiększać tę serię. Nie będę się teraz 90, pewnie w granicach 6 powtórzeń. Zobaczymy, jak pójdzie, jak z techniką. Z tym, że kolejne serie będę chciał robić troszeczkę wolniej, żeby bardziej poczuć tego cyca, bardziej go zaangażować. Tutaj było tylko tak na przedarcie, poczuć się w ogóle, jak to idzie. I nie ma tragedii. Powiem Wam, że ostatnio, jak próbowałem jakiś czas temu, 90, no to było sporo gorzej. Dlatego te ostatnie treningi na klatkę przynoszą rezultaty. Jest nieźle, myślę, że jakbym się skupił na świeżo, przy dobrej rozgrzewce, to 10 powtórzeń na tej 90 by leciało. No ale to nie ma się co rzucać,
Wydaje mi się, że na początku tą technikę właśnie pilnować, żeby to było dosyć wolno, dosyć stabilnie, dobry tor ruchu. Pewnie mam jeszcze sporo do poprawy, ktoś jak się na to zobaczy, ale na pewno jest dużo lepiej niż było wcześniej i na pewno będzie jeszcze dużo lepiej. Ostatnio też sobie postanowiłem trenować z wis na drążku, dlatego tutaj między seriami też powiszę sobie trochę. Nie, jakoś mega długo, mniej więcej minuta, półtorej minuty takiego wiszenia w serii, tak żeby był też oczywiście chwyt na sztangę, bo nie można przesadzić, bo jak się spompuje tutaj przed ramię, no to sztanga z łap może wylecieć, albo może się coś nadciągnąć przy ciężarze, no i nie będzie ciekawie, ale jako takie przykrwienie, jako takie wzmocnienie, bo ja chwyt ogólnie mam bardzo słaby, to postanowiłem sobie coś takiego dodawać, takie wiszenie na dwóch rękach, wiszenie też na jednej, na zmianę, żeby ten chwyt był coraz lepszy. Przy okazji, bo jak i tak odpoczywam, to robię sobie chwyt albo robię sobie korpus. Najczęściej z korpusu teraz robię sobie nie ćwiczenia ruchowe, czyli nie żadne wznosy, nie żadne uginanie, tylko izometrię, czyli planki, hollow body głównie, no i LC na drążku jeszcze, czyli ćwiczenia głównie, które angażują głębokie mięśnie brzucha, to żeby trzymało talię w dobrym spięciu, żeby ta talia była taka dosyć wąska, bo przy ćwiczeniach ruchowych talia też się rozszerza, bo mięśnie mocno się rozbudowują, a mi teraz w okresie masowym chodzi o to, żeby to wszystko tutaj bardziej trzymało i żeby ten brzuch, pomimo tego, że na masie będzie wiadomo, że gorszy, to żeby jako tako się jeszcze prezentował. Dlatego dodawajcie sobie planka hollow body w dobrej pozycji, z rotacją miednicy, z pełnym spięciem brzucha, no i będzie git. No ta seria, powiem wam, po tym zwisie na drążku sporo trudniejsza była, jeszcze zahaczyłem o stojak, ale dobrze popuje, więc o to chodzi. No i dobra, zjeżdżamy z ciężaru, teraz na 80. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night.
Look, look, look. I told shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with the bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. To bitka, takie właśnie wyciskanie hantelek i nazwane z pompeczkami, różne typy pompeczek, szerokie, diamenty, regularne, tak żeby dobrze dopompować cyca i żeby to rozciągnięcie było dosyć mocno wyczuwalne na hantelkach. Tutaj technicznie jeszcze dosyć trudno mi opanować te hantelki, żeby to szło faktycznie w dobrym ruchu i ogólnie, żeby równo to wszystko szło, z dobrym dopięciem, no ale oczywiście wszystko przychodzi z czasem, dlatego ciśniemy, jazda! That I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Już odpoczynki, bo też mniejszy ciężar był, jeżeli chodzi o te ćwiczenia. No i oczywiście pompki były, dlatego teraz robię serię. Pod koniec skróciłem sobie przerwy i teraz wjeżdżam w taką większą serię regularnych pompek, żeby dobrze poczuć klatkę. I na koniec robię sobie dwie seryjki małym ciężarem rozpiętek, żeby rozciągnąć pod koniec treningu tą klatkę i przy okazji jeszcze ją troszeczkę potrenować. No i dobra, trening dobiega końca, klata już mi pęka, więc lecę szamać, bo głodny też się robię. Teraz zobaczycie mój posiłek potreningowy, który ostatnio jem bardzo często. Tak samo jak i szakszukę na śniadanie i omlety na śniadanie, tak teraz ten posiłek, który zjem, typowo węglowodanowy i do tego białko, to jem ostatnio ciągle po treningu, jeżeli chodzi o masę i masa dobrze wchodzi, bo w 2 tygodnie, tak jak wspominałem, już weszło 2 kg, więc spoko, teraz pewnie to tempo będzie niższe, no i zaraz sobie pogadamy właśnie o tym celu treningowym, jeżeli chodzi o moją masę, a jeżeli chodzi o trening, 520 kalorii spalone, minuta 23 treningu, w tym oczywiście rozgrzewka, no i jeżeli chodzi o spalone kalorie, trochę wątpię, myślę, że troszeczkę kłamie ten zegarek, troszeczkę mniej wydaje mi się, że spaliłem kalorii, biorąc pod uwagę to, że intensywność treningu tego nie było aż tak wysoka, ale coś w granicach 450 myślę, że mogłem spalić. No i posiłeczek potreningowy, mleczko dajemy sobie. Żeby było trochę rzadsze, mniej więcej tyle, 125 ml. Do tego 5 dużych łyżek takiej kaszki kakaowej, ja akurat kakaowy smak sobie biorę z Nestla. Cała torebka ryżu. Pokrojony bananik jeden,
I na koniec łyżka miodu. Ja akurat miodu nie mam, więc syrop z agawy. I lecimy z tematem. Finito. Finito. Tak wygląda danie. Mleko z kaszką, ryż, banan i na to polewa z miodu. Tutaj tego miodu akurat mało, więc zaraz może znajdę jeszcze i sobie dorzucę trochę. Także taka miska po treningu. Ja wam powiem, że to jest sztos, bo ogólnie po treningu zazwyczaj nie chce się jeść, a tym bardziej nie chce się jeść dużo. W sensie bezpośrednio w miarę po treningu, bo ja to jem w miarę bezpośrednio. 20 minut temu skończyłem trening i teraz jem ten posiłek. I on ma około 750 kalorii. Dokładnie wam pokażę na Fitatu również, jak sobie to podliczę wszystko. Zobaczycie sobie, ile ma węgli, a węgli ma bardzo dużo, a to jest bardzo ważne, żeby zjeść dużo węgli, tym bardziej na masie, jeżeli chodzi o posiłek potreningowy. No i oczywiście potem jeszcze białeczko wleci, ale białeczko dopiero gdzieś tak 20 minut po węglach, 15 minut po węglach, żeby pierw te węgle dostarczyć, a białko w drugiej kolejności. Tak też powinno się robić. No i też ciężko by było, szczerze mówiąc, od razu białko wypić po zjedzeniu tego, bo jak to zjem, to będę naprawdę syty, będę musiał sobie właśnie odpocząć te 15 minut i dopiero białeczko wleci, także smakuwa. Posiłek 740 kalorii, 18 gram białka, 6,5 gramów tłuszczu i 152 gramy węglowodanów, więc potężna dawka węgli po treningu, chwila odpoczynku, tak jak mówiłem, i wjeżdżamy w białeczko. I tak naprawdę bardzo szybko się to przygotowuje, dlatego też wybrałem sobie taki posiłek, bo jest smaczny, słodki, łatwo go zjeść po treningu dosyć, jeżeli chodzi o taką kalorykę, ma dużo węglowodanów. No i można go zrobić niekoniecznie nawet posiadając miód, czy kaszkę też nie jest obowiązkowa, można zrobić po prostu mleko z ryżem i dajmy na to do tego, nie wiem, dżem chociażby, czy jakieś płatki słodkie, no cokolwiek, pomieszać to jakoś fajnie, tak żeby było sporo węgli. No i żeby to przede wszystkim dla was było smaczne. W diecie przede wszystkim powinniśmy dążyć do tego, żeby ona dla nas była spoko, w sensie żebyśmy nie karali się, nie jedli nic na siłę, bo na dłuższy czas po prostu tego nie wytrzymamy, a chcemy wytrzymać w tym dosyć długo, tak? Bo żeby schudnąć w normalnym tempie, musi to trwać w odpowiedni czas i tak samo nabierając masy też nie można robić tego mega szybko, tylko rozważnie, powoli i trzymając się ciągle diety, nie odchodząc jakoś mocno od tej diety i będzie wszystko dobrze. Ale ogólnie rzecz biorąc, staram się trzymać codziennie mniej więcej 150-160 gram białka, tak mi wychodzi. Tłuszcze mam zazwyczaj w granicach 100-120 i z węglowodanami jest różnie w zależności od dnia, ale zawsze staram się mieć powyżej 320-330, zazwyczaj jest to 350 gramów. No i ogólnie kalorykę aktualnie trzymam w granicach 2900-3000 kalorii. Tak jak wspominałem, masę zacząłem jakieś ponad 2 tygodnie temu. I ważyłem wtedy 73 kg, teraz ważę 75,5 kg, czyli można stwierdzić, że mniej więcej na tydzień dochodzi mi aktualnie kilogram. Jest to sporo wagi, bo powinno się tyć mniej więcej 0,5-0,7 kg w zależności od waszej wagi. Jeżeli ktoś waży, wiadomo, tam 80-90 kg, no to te 0,7-0,8 może tyć. A jeżeli ktoś jest szczuplejszy, no to fajnie, gdyby tył sobie w takim tempie regularnym 0,5 kg na tydzień. No i ogólnie ja wystrzeliłem trochę z tą wagą z tego względu, że też wystrzeliłem sobie z tymi kaloriami trochę, chciałem się naładować, gdzieś tam nie zalało mnie, to bardziej jest wypełnienie ciała mięśni glikogenem i z czasem oczywiście będzie ta waga szła wolniej, będę chciał właśnie tyć mniej więcej te 0,7 kg na tydzień, zobaczymy jak będzie szło, na pewno pod koniec będzie już trudno dobijać, bo będzie też trzeba przejadać kalorie, z tego względu, że na razie te 2900-3000 kalorii mi wystarcza, żeby nabijać tą wagę i prawdopodobnie na tej kaloryce mniej więcej do 77-78 kg dobiję i później będzie trzeba sobie zwiększać tą kalorykę na 3200, tak zakładam, ale zobaczymy jak to będzie, na pewno będę nagrywał też jakieś vlogi, na pewno też nagram jakieś podsumowanie z masy, więc zobaczycie jak to wyglądało u mnie, jak ta waga się zmieniała przy jakiej kaloryce, ale też nie można brać pod uwagę tego, ile ja ważę, ile jem kalorii, bo każdy ma inny metabolizm, każdy ma inny styl życia, inne treningi też, więc no, to zapotrzebowanie będzie, pomimo tego, że ktoś może mieć idealnie tyle samo wzrostu i idealnie tyle samo wagi co ja, całkowicie inne, bo może mieć chociażby więcej tłuszczu, mniej mięśni albo na odwrót, więc no, nie do końca sugerujcie się mną, najlepiej badać na sobie i po prostu sprawdzać przy jakiej kaloryce co się dzieje z ciałem i ewentualnie później korygować. Jeżeli ktoś jest ciekaw, no to właśnie w moich e-bookach dietetycznych, moich e-bookach, gdzie są rozpisane posiłki, jest tam też część teoretyczna, gdzie właśnie opisuje jak powinno wszystko to przebiegać, jak do tego podchodzić, jak ucinać kalorie, jak dodawać kalorie.
Wszystko tam jest, więc jeżeli ktoś chce wiedzy, no to naprawdę tam można skorzystać i mieć dużo też przy okazji pomysłów na posiłki. A wracając do mojej masy, bo jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy, czyli do tego, do czego dążę. Dążę do 85 kg, taki sobie dałem cel i to będzie mój cel na koniec lutego, początek marca. Jest to dosyć mało czasu, może mnie dosyć mocno zalać, na pewno mnie zaleje dosyć mocno. Zobaczymy, jak będzie dalej ta waga szła. Jeszcze nigdy nie miałem wagi większej niż 80 kg, najwięcej miałem 79 kg, więc 85 kg jest to dosyć ambitna masa, moja taka pierwsza większa. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. Sam jestem ciekaw, jak będzie z tą wagą, czy będzie mi się chciało aż tak przejadać już później te kalorie, ale jestem dobrej myśli i zobaczymy, jeżeli do marca się nie wyrobię, w sensie do początku, to może do końca marca, do początku kwietnia, zobaczymy, ale te 85 kg chcę wbić, no jeżeli wyjdzie 84, tam 83,5 i naprawdę już będzie bardzo ciężko szło i naprawdę będę się z tym czuł bardzo źle, w sensie, że ta dieta będzie dla mnie bardzo męcząca, no to też dla mnie jest to bez sensu, żeby dobić sobie tylko te pół kilograma czy kilogram, bo to był mój cel. Bardziej będę patrzył pod to, jak wygląda moja sylwetka i czy warto robić dalej tego kilograma czy pół kilo, ile mi to zajmie czasu, czy już warto na przykład wejść sobie na redukcję, troszeczkę sobie odpocząć od tej masy i zrobić fajną formę na wiosnę, na lato i zobaczymy, ile kilogramów właśnie w klatkę i w nogi mi pójdzie z tej masy. Jestem tego ciekaw. Na pewno pokażę Wam jeszcze posiłek jakiś, bo będę się dobijał, bo na razie mam, jak widzieliście, 2300 kalorii. Po wypiciu białka będę miał ponad 2400. No i na końcu jeszcze coś niezdrowego. Tak jak mówiłem, 400-500 kalorii zazwyczaj dobijam jakimiś niezdrowymi rzeczami pod koniec dnia, ale nie zawsze. Czasami zdarzy się też, że na przykład zjem orzechy i dzisiaj na przykład być może te orzechy sobie zjem, no bo tłuszcze mam mało, więc żeby sobie je troszeczkę podbić, to właśnie orzeszki sobie zjem. Orzeszki są bardzo zdrowe, bardzo dobre, więc polecam też sobie orzeszki mieć w domu i jeść. I zapomniałem Wam wspomnieć, przed treningiem wleciało 3 kapsułki, po treningu 3 kapsułki kreatyny, monohydrat, również oczywiście z firmy Olimp. Teraz w okresie masowym zacząłem brać kreatynę, miałem długi, naprawdę długi okres przerwy, jeżeli chodzi o kreatynę, ponad pół roku wydaje mi się, że tej przerwy było. No i teraz w okresie masowym ta kreatyna wjeżdża z tego względu, że treningi też są bardziej wymagające, no i na pewno pomoże mi w osiągnięciu tej lepszej sylwetki oraz zbudowaniu lepszej siły, bo naprawdę kreatyna to jest suplement, który działa i w który warto zainwestować, tak samo w białko. A więc ponownie zdróweczko. No, więc teraz jeszcze kolejna miareczka białeczka lotuje. No i pracuję przy komputerze, zawsze po treningu jest praca przy komputerze, tak samo jak i po śniadaniu jest praca. Więc ogólnie tej pracy, jak wspominałem, jest sporo. I wieczorem zazwyczaj ogarniam sklep, czyli wysyłki, maile. No i co? I tyle w sumie. Już mam sporo zautomatyzowane, więc jest dużo, dużo mniej pracy niż kiedyś było pod tym kątem. Więc cieszę się i mogę sobie przeznaczyć właśnie ten czas wieczorny, bardziej właśnie nad pracę nad nowymi produktami, nad pomysłami, pisanie z innymi firmami na tematy różne. Dzięki temu bardziej się rozwijam. Na początku bardzo dużo sam rzeczy robiłem, a teraz już deleguję niektóre rzeczy, plus też ogarniam programy, które pomagają mi bardzo mocno w pracy i automatyzują ją i wykonują dużą część pracy za mnie. No i dzisiaj z takiego cheatowego posiłku to będzie pizza. Kinga mnie namówiła, Kinga też jest na masie, brakuje jej kalorii, więc zaproponowała pizzę. U mnie akurat będzie to idealnie 3000 kalorii. Zaraz Wam pokażę po zjedzeniu połówki tej pizzy. To jest Donatello z wypełnionymi brzegami serem, więc ma troszeczkę więcej kalorii. W połówce jest aż 600 kalorii, więc naprawdę dużo. I tak wygląda pod koniec dnia mój bilansik. 3000 kalorii, jak widzicie, idealnie, no 3008 dokładnie. Białko 195, tłuszcze 93, węgle 340. To, co dzisiaj tutaj widzicie, no to białko jest troszeczkę przekroczone, z tego względu, że ta pizza też mi sporo tutaj dodała. Ogólnie 160 zazwyczaj gdzieś jest w granicy tej. Tłuszczy mogło być trochę więcej, no ale wleciała ta pizza, więc tutaj tymi orzechami już nie będę nadganiał. No i węgle 340, co jest już wynikiem całkiem ok, ale też mogło być troszeczkę więcej zamiast białka. No ale wiadomo, że dzień dniowi nierówny. Ja akurat jem na obiad to, co Kinga zrobi, a dzisiaj zrobiła pulpeciki z indyka. One miały naprawdę sporo białka, bo tam ponad 50 gram białka było w obiedzie, więc no to jest więcej niż zwykle, bo czasami jest to 20 gram, czasami jest to 30, no w zależności od tego, jaki obiad jest oczywiście. No a reszta posiłków jest bardzo, bardzo podobna u mnie podczas całego dnia. No i na noc, tak jak mówię, często jakiegoś sobie robię takiego cheata, chociaż jeżeli nie potrzebuję,
no to nie robię ewentualnie, tak jak mówię, no dobijam to, co potrzebuję, czy na przykład węgli mi brakuje, to coś z węglami, jeżeli tłuszcze, no to na przykład orzechy lub coś, czekolada, coś tego typu. No i tak to wygląda u mnie, jak widzieliście, to był dzień jedzenia, dzień treningowy, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, no to tradycyjnie łapeczka, subskrypcja, dzwoneczek, żebyś na bieżąco. I przypominam o zniżce na kod KURA, macie na sklepie Olimp minus 10% na wszystkie suplementy. I zapraszam na sklep mój kurasport.pl, gdzie znajdziecie sprzęt treningowy, akcesoria treningowe, no i e-booki do treningów domowych, do treningów kalistenicznych, wiele poziomów, sprawdzajcie. I też e-booki żywieniowe, co w komplecie razem z treningowym naprawdę zrobi robotę. Ten odcinek troszeczkę trwał, więc dzięki, że wytrwałeś do końca i napisz w komentarzu pomysł na kolejny film, na kolejny vlog. Jeżeli jesteś czegoś ciekaw, to jak najbardziej wal śmiało w dół. Ja tam wszystko będę czytał i ewentualnie będę nagrywał dla Was kolejne filmy z tych propozycji, które dacie. Siła!